18 projektów radnych, reasygnuje pana Wiesa. Panie przewodniczący, nie mam tego projektu, można byłoby go rozdać radnym. Znaczy, nie mam druku w ogóle, znaczy nie wiem, nad czym mam nawet procedować. Ktoś chce jeszcze jako działka numer 54/7, obręb 216, jednostka ewidencyjna w Śródmieście, przy ulicy Chmielowskiego 6 na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przeznaczenie na działalność statutową. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Opinia na wniosek Wydziału Skarbu Miasta. Odpały zarząd na działce będącej własnością gminy miejskiej Kraków wystąpił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w celu prowadzenia działalności statutowej, to jest działalności opiekuńczo-wychowawczej. Działalność opiekuńczo-wychowawcza. Proszę Państwa, no tak jak mówili parę godzin temu, sprawa jest procedowana już parę miesięcy. Wniosek do sprawy dzielnicy pierwszej Kraków Stare Miasto wpłynął, no tutaj mamy 23 tego roku. Odbyły się dwie komisje w tej sprawie. Wniosek był, wchodził na obrady Komisji Architektury, wychodził z niej na skutek decyzji sesji, wracał na obrady Komisji Architektury i w trakcie tych wszystkich naszych rozmów ustaliłem po ostatniej sesji, że działka jest zapisana w księgach wieczystych pod właściwym numerem z przeznaczeniem, o tu jest księga, przywrót księgi wieczystej, część księgi wieczystej, ona ma przeznaczenie jako ale własność gminy Kraków zapisana w księdze wieczystej. Jeszcze tutaj jest tylko użytek BI, jest tam dopisek, użytek BI jako zabudowania inne. Proszę? Komentarza brak. Komentarza brak, to znaczy być może tu pan radny Kozłowiewicz ma dużo racji mówiąc, ale tak jak pan radny powiedział, był to zapis, ja się opieram na słownej interpretacji pana radnego z 2004 roku, ja tak przynajmniej słyszałem to parę godzin temu. W tej chwili mamy w 2012 i być może nastąpiły wpisy do księgi wieczystej w ciągu tych około 8 lat. Nastąpiły zmiany zapewne w tej księdze. Jeżeli tak jest, jak mówił pan radny, że było tak w 2004 roku. Więc po rozmowie, jeszcze raz powiem, po rozmowie z panią kierownik referatu, panią Małgorzatą Kokurewicz, bo otrzymaliśmy pismo od pani kierownik referatu Wydziału Geodezji 33 lipca, w którym po piśmie pani kierownik referatu pisze, że
ujawniona działka jest o powierzchni 19 alów, tutaj takim małym ogonkiem. I natomiast sprawa dotycząca ustanowienia twojego zarządu dla wyżej wymienionej nieruchomości nie należy do właściwości tutejszego wydziału, no ale po rozmowie ja przeprowadziłem rozmowę 14 teraz września z panią Kokurewicz, telefonicznie zaznaczam. Pani Kokurewicz sprawdziła to, tak jak tutaj mamy wydruk, sprawdziła to u siebie w biurze i potwierdziła mi to, co tutaj właśnie jest zapisane, że jest zapisana własność gminy Kraków w księdze wieczystej i że jest użytek BI i zabudowania inne. Więc dlatego też... Tak, czy panie przewodniczący. Dlatego też jest taki, a nie inny wniosek, żeby tą sprawę po tak wnikliwym zbadaniu, po tylu różnych krokach, które wykonaliśmy, wreszcie usankcjonować i przecież ten wniosek pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapisować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Mieszko, bardzo proszę. Proszę Państwa, ja się odnoszę do początku naszej, tak powiem, rozmowy, kiedy ustalaliśmy porządek obrad. Przewodniczący tam podnosił, że mamy zastrzeżenia odnośnie podpisu. To jest mało istotna, w zasadzie drugorzędna sprawa. Istotną sprawą to oczywiście jako radny dowiadywałem się ustnie też w tym Wydziale Geodezji. Wydział Geodezji ma dokumenty i ma właściwe po prostu prerogatywy do tego, żeby podjąć takie stwierdzenie, czy ta działka jest skarbu własnością gminy, czy kogoś innego. I to jest istotą rzeczy, którąśmy podnosili cały czas, żebyśmy się dowiedzieli od Wydziału Geodezji, a nie od Skarbu Państwa. Sprawa, czy kto to podpisał, to jest sprawa drugorzędna. Składaliśmy zastrzeżenia co do formy. Każdy z nas ma jakieś doświadczenie, że tak powiem, trochę urzędnicze, mówię w cudzysłowie, i wie, że każde pismo wychodzące z przedsiębiorstwa, z instytucji powinno być podpisane przez dyrektora, jego zastępcę, popełniającego jakieś obowiązki upoważnienia. Tu było po prostu takie jakby drugorzędne. Sprawą istotną jest to, czy ta własność faktycznie jest skarbu gminy, czy nie jest. I tylko tyle chcieliśmy, żeby to było potwierdzone przez Wydział Geodezji. Nic więcej. Pan przewodniczący się uparł tylko na jednym kierunku no i stąd cała sprawa wyszła. To znaczy tylko szukał wiadomości od Wydziału Skarbu Państwa. Proszę, a może ja teraz przeczytać właśnie z Geodezji? Największym szacunkiem za pana, bo zawsze go mam, panie radny, Wydział Geodezji, pismo z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa. Z dnia 18 lipca 23 do nas to pismo do nas płynęło, 23 lipca tego roku. Rada i Zarząd Dzielnicy Pierwszej Starej Miasta. Ja sobie pozwolę przeczytać, to króciutko. Odpowiedzi na pismo z dnia 5 lipca 2012 roku i tutaj numer dzielnica, prawda, tutaj nasza sygnatura naszego pisma. Referat udostępnienia mapy zasadniczej i katastru Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że w operacie ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 216 jednostka ewidencyjna w Śródmieście jednostce rejestrowej prowadzonej dla działki nr 54/7 ujawniona jest powierzchnia 0,1936 hektara. Natomiast sprawa dotycząca ustanowienia trwałego zarządu za wyżej wymienionej nieruchomości nie należy do właściwości tutejszego wydziału. Zgoda. I z poważaniem pani kierownik referatu. Bo sprawa zarządu nie należy do ich. Oni mają się wypowiedzieć, jaka jest własność tego, a nie sprawa zarządu. A tutaj mamy pismo z Wydziału Skarbu. No i wraca pan znowu do tego samego. No, czyli pan radny oczekuje oficjalnego pisma z Wydziału Geodezji, że tak jest.
No jeżeli nie, że tak miał... jest, tylko czy to jest skarb, czy to jest gminy, czy kogoś innego, no. A nie, że sprawa zarządu. To co, co ich obchodzi sprawa zarządu? Czyli to oni faktycznie nie mają kompetencji do... Sprawa jest kontrowersyjna i to jest jedno słowo. Proszę pana, nie jest kontrowersyjna, jest prosta. Jeżeli w księgach wieczystych jest skarbna własność gminy Kraków, to jaką pan jeszcze tu kontrowersję widzi? Dobrze, to jeżeli ja mogę, to ja chętnie panu na tą, moim zdaniem, wyjątkowo niepotrzebną i wyjątkowo bulwersującą i powiedziałbym zupełnie nie na miejscu sugestię, którą pan jak, przed chwilą do pana Olskiego, nie jak popatrzy, czy do pana radnego Wiesława Barona, mogę skończyć, to jest po prostu niedopuszczalne. Ja panu powiem na przykładzie kamienicy, w której ja mieszkam. Wpisany był skarb państwa do księgi wieczystej i co z tego, kiedy teraz połowa kamienicy jest prywatna. To nie jest tak, że jeżeli w księgę wieczystą coś jest wpisane, to wiadomo na 100%, że nie ma żadnych wątpliwości. Myśmy chcieli pismo z Wydziału Geodezji, czy nie tylko kwestia, co jest wpisane w księgę wieczystą i to do pana niestety nie dotarło i pewnie już nigdy nie dotrze, tylko czy się toczą jakiekolwiek jeszcze postępowania w sprawie tej działki, czy ktoś wystąpił, tak jest, bo to może być nie wpisane w księgę wieczystą, a toczy się postępowanie na przykład o odzyskanie własności. Oczywiście. I tego pan nie chciał ustalić i będziemy głosowali nad działką, co do której nie ma pewności, czy jest własnością gminy. I pan tego niestety nie chce zrozumieć. To jest pierwsza. Moment. Ja jeszcze nie skończyłem. To jest do takiej sugestii pana sędzia. Natomiast w ramach swojej wypowiedzi chcę powiedzieć, że patrzę na ten wydruk z księgi wieczystej i tu w zasadzie nie ma wszystkiego. To znaczy, nie wiem, państwo żeście do tego zaglądnęli, znaczy one są teoretycznie jawne. Znaczy, natomiast nie ogólnodostępne, nie w całości, bo tak bym to określił. To znaczy, w całości można sobie to sprawdzić, jeżeli ktoś ma jakiś interes prawny. Dlatego był wniosek ze strony komisji, żeby pan Sęczek, przewodniczący tej komisji, wystąpił do Wydziału Geodezji, który ma możliwość, załóżmy, tego sprawdzenia. Ja osobiście, ze względu na to, że ja nie mam żadnego interesu prawnego, no to ja nie mogę pójść do Wydziału Ksiąg Wieczystych i wszystkich zastrzeżeń, które są wpisane w Księdze Wieczystej, zobaczyć. Własność, ale nie wszystkie zastrzeżenia wpisane w Księdze Wieczystej. Trzeci dział jest odnośnie odszerzeń, ale panie Olgierdzie. Ale nie ma z tego. Sekunda, trzecia drugi dla pana, panie Olgierdzie. Pan zrobi taki grywkowy wypis. Bo tylko jest drugi dział. Księga Wieczysta ma tylko się ma cztery dział. Tu kolega z prawicy i należałoby dokonać też wypisu trzeciego działu. Odnośnie gdzie są wszystkie ograniczenia, służebności i tak dalej. A tego nie ma. Szkoda lasu jest to wprost też. Pana przynajmniej parlamentarnego i bardzo proszę o wypowiedź tylko tą osobę, która się zgłosiła. Pani Dybek. Ja chciałam powiedzieć tylko taką rzecz, że święte prawo własności jest potwierdzone tylko i wyłącznie w księgach wieczystych. Żaden opera, żadna geodezja nie może zmieniać tego, czy oświadczać o tym, co jest wpisane w księdze wieczystych. Zmiany do księgi wieczystej wprowadza sąd na podstawie rozpraw sądowych. Natomiast druga sprawa, jeśli ktoś ma wątpliwości co do tego, co jest wpisane do księgi wieczystej, może to uczynić sam. Nie potrzebuje do tego pośredników w osobie przewodniczącego komisji, kolegi radnego, znajomego czy kogokolwiek. W związku z tym osoby, które mają wątpliwości, mogą same wystąpić o to,
jaki jest zapis w księdze wieczystej. Numer trzeba znać. Natomiast znamy numer. Ale ja nie znałem, bo pan przewodniczący nie przeszkadza. Można się, no, przeszkadza, można przeszkadza się dowiedzieć, jaki jest numer księgi wieczystej dotyczący danej działalności. Nie jest to żadnym problemem w tej chwili. Księgi wieczyste są ujawnione i można to sobie sprawdzać w każdej chwili, w każdym momencie. Taki sam dostęp do ksiąg wieczystych mają geodeci, ponieważ wszystkie mapy geodezyjne zostały zdigitalizowane i księgi wieczyste również zostały zdigitalizowane i są w jednym miejscu. No, powinno być, ale nie zawsze tak jest. Ale nie zawsze tak jest. W związku z tym kruszymy kod o to, co jest wpisane w księdze wieczystej.